Cześć, witajcie, ja jestem Kacper, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w NBA 2K23 ekipą Memphis Grizzlies. No i w tym odcinku rozpoczniemy playoffy. No i pytanie, jak daleko uda nam się zajść? W takim razie bez zbędnego przedłużania gramy pierwszy mecz z Houston Rockets. No i zobaczmy, pierwsza kwarta dobra, druga słabsza, w trzeciej znowu. No i teraz, bardzo ważna czwarta kwarta, no ale nie idzie nam tak łatwo z Houston, jakby się wydawało. Dobra, 2 minuty i 10 sekund, no i od razu na początku tego odcinka wchodzę do meczu. No muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że będziemy przegrywać z Memphis. Wow, Morant, 52 punkty. Zobaczmy, z dunkiem, 7 jeszcze zbiórek i 12 asyst. Ja Moranta. Oj, był przechwyt, ale nie wyłapał tej piłki Morant i faul. Aj, są w bonusie Houston Rockets. Niestety to był bardzo niepotrzebny faul. No ale będziemy mieli chociaż więcej minut na naszą akcję. Dwa razy celnie. Nie ma Baina. Ciekawe dlaczego, bo że został wyfaulowany albo kontuzje. No, mi nie przychodzą w ogóle powiadomienia o takich sprawach. Victor Wembanyama kontra Sengun. Francuz kontra Turek, no i wygrał ten pojedynek Francuz z Memphis Grizzlies. No co tu robi Ingles? Dobrze, przechwyt. Victor Wembanyama. No nie. I tym samym odwdzięczają nam się zawodnicy Houston Rockets. Jabari Smith Jr., Jalen Green. Blok w wykonaniu Jarena Jacksona Juniora. No, nasze Memphis Grizzlies jest naprawdę kapitalnie blokującą ekipą. Pięknie. Dobra, minuta 30 do końca. Myślę, że mamy jeszcze duże szanse, żeby wygrać ten mecz. Victor Wembanyama kontra Sengun. Jalen Green, jeszcze jest Kevin Porter Jr. Step back, za 3 niecelnie. Ingles. Ale piłka Houston Rockets. Niestety błąd Inglesa. Teraz pozostawiona na trójce Sengun, ale nie trafia. I Ja Morant! Jeszcze będzie Victor Wembanyama. Right pod kosz i punkty. Ma już double-double. Victor. Dobre wejście nasze na parkiet. No. Tylko szkoda tego, że Inglesa, który tak naprawdę tu nic nie może zrobić. Faulował teraz Jaren Jackson Jr., to już jest jego piąty faul. No i teraz Jalen Green nie trafia pierwszego rzutu osobistego. Drugi już niestety celny. No ale musimy tylko dwójkę trafić, żeby był remis. W takim razie piłkę do Moranta, przyspiesza Ja Morant z faulem, tak jest! Brawo dla Ja Moranta, kapitalny jego pierwszy mecz w playoffach. Cieszy się Ja. Kapitalnie. Chyba na trybunach jest skandowane MVP. Tak można się domyśleć po występie Moranta, który ma już 57 punktów na swoim koncie. Okej, w takim razie już jesteśmy. Ja Morant, Kevin Porter Jr. i Son, Jalen Green, Kevin Porter Jr., Jabari Smith Jr. i... Nie, myślałem, że tam był blok, a tam nie było bloku. No i mamy 24 sekundy, by trafić. I jest Morant z faulem. Tak jest! Ależ Ja ma formę. Nieprawdopodobne. Ja Morant. Ależ... No, co tu się wyprawia? No, Morant. Nieprawdopodobny jeszcze trafił tego osobistego. No i zdobył 60 punkt tym, w tej akcji. Brawo. Okej. W takim razie nie możemy dopuścić właśnie do dwójki, ale dopuszczamy. 19 sekund. No i chyba już teraz do końca będziemy trzymać piłkę, żeby już nie pozostawić nic do życzenia. Chociaż izolacji dostał Morant ze wsadem. Brawo. 7,5 sekundy Houston Rockets. Wygrywamy 130 do 128, ale jeszcze
mają szansę Houston na dogrywkę, nawet na wygranie tego meczu. No, przede wszystkim nie możemy dopuścić do rzutu za 3 punkty. Jalen Green, ale niecelnie wygrywamy pierwszy mecz z Houston Rockets. No i po raz kolejny, tak jest, wygrywamy pierwszą rundę. Tylko gdzie jest Bane? No nie gadajcie, że Bane jest kontuzjowany. Wembanyama, Roddy. Tak, Bane jest kontuzjowany. No i znowu żadne powiadomienie mi nie wyskoczyło. No nie ma Bane'a. A co mu się stało? Aha. 6-8 tygodni. Kapitalna wiadomość. Okej, ale trudno, gramy kolejne spotkanie. No i naprawdę na styku są te mecze z Houston. No ale chyba ten mecz wygramy. Mam takie wrażenie, że ten mecz no będzie wygrany. No Houston już nas nie dogoni. Wygraliśmy 124. 34 punkty Jamoranta, 10 asyst, 6 zbiórek, 1 przechwyt. Wiktor Wembanyama, 32 punkty, 12 zbiórek, 4 asysty, 2 bloki, 1 przechwyt. John Jackson Jr., 19 punktów. Markkanen, double-double, 12 punktów, 11 zbiórek. No i reszta drużyny bardzo mizernie, no ale pozwoliło nam to wygrać. No i cieszmy się. Może jakiś sweep w pierwszej rundzie byłoby naprawdę dobrze. Ale pierwszą kwartę przegrywamy, drugą również. Wow, naprawdę dobrze gra Houston, zadziwiająco. No i chyba przegramy ten mecz, niestety. No, widoczny brak Bane'a. No i przegrywamy mecz, nie będzie sweepa w pierwszej rundzie. No i jesteśmy przecież ogromnym faworytem. Jamorant triple-double, 34 punkty, 11 zbiórek, 17 asyst, 3 przechwyty. No ale później nikt nie poszedł za Morantem, bo tylko 17 punktów Wembanyamy, 12 Jenna Jackson Jr., 13 Albamy. No po prostu bardzo słaby występ naszej całej drużyny, oprócz Jamoranta i tam Wiktora Wembanyamy. Okej, w takim razie gramy czwarte miejsce. I tam był jeden sweep. Denver chyba zasweepował Dallas, albo na odwrót. No ale my przegrywamy. Po raz kolejny dwie kwarty, trzecią również się zapowiada. No coś jest źle nam idzie. No i to będzie mecz przegrany. Bardzo małe wyniki. Moran, Harrison Barnes, Jalen Jackson Jr., Wembanyama, Markkanen. No i Moran słabo. Tylko sprawdzę, czy jeszcze nie jest kontuzjowany. Nie, tylko Bane jest kontuzjowany. A tutaj tak, Denver zesweepował Dallas, a tak to wszędzie będzie przynajmniej ten piąty mecz. Zobaczmy, nasz piąty mecz, no ale co się dzieje, no? Znowu nie przejdziemy przez pierwszą rundę w playoffach? Dobra, 10 minut do końca tego meczu, ja wejdę tutaj i sobie pogram, no i gdzieś na około 2 minuty będę się z wami słyszał. Okej, więc jestem w tym momencie, wygrywamy 3 punktami i zostałem sfaulowany i mamy end one'a. No i jak Jalen Jackson Jr. trafi, no to będziemy mieli już przewagę 4 punktów. No i trafił i mamy przewagę 4 punktów, w takim razie bardzo dobrze. No i przede wszystkim super, bardzo dużo dało to, że no po prostu wchodziliśmy Wembanyamą pod kosz. I to jest właśnie Wiktor Wembanyama. On chyba u mnie tutaj już chyba 3 bloki zrobił. Nie wiem, ile on będzie miał na koniec. Ale jego bloki naprawdę są fantastyczne. Odsuniemy się. Jamorant. Crossover i piękny wjazd pod kosz Jamoranta. No i już wygrywamy 6 punktami. No, z piekła do nieba, można powiedzieć. Nawet Ingles dobrze krył tego Jalena Greena. No chociaż według mnie właśnie pewnie w symulacjach trochę czuć to, że nie ma na boisku
Desmona Baina. No ale cóż, jakoś dajemy radę, tak? No i teraz Jaren Jackson Jr. niecelnie niestety. Błąd Jarena Jackson Jr., ale będzie, nie będzie przychwytu. Wiktora Wembanyamy, no i prosty wjazd pod kosz Jaylena Greena. No i wygrywamy tylko 2 punktami w tym momencie. No próbuję coś tutaj wykombinować. Ja Morant za 3! No nie! Jakim cudem to jest rzut niecelny. Ajajaj, chciałem zaskoczyć. Chciałem zaskoczyć tam Kevina Portera Juniora chyba. I piękny blok. Jeszcze przechwyt. Ale blok Jarena Jacksona Juniora. Wiktor Wembanyama z faulem. Ale blisko po raz kolejny, żeby to był end one. Niecelny. 5 bloków Wiktora Wembanyamy. Pewnie jeszcze Jaren Jackson Junior z 3 też od siebie dołożył, więc no mamy świetną, świetnie blokującą drużynę. Wygrywamy 3 punktami, 32 sekundy do końca. Ogromna szansa, żeby wygrać ten mecz. Tylko nie możemy dopuścić tutaj do trójki, żeby nie było później nerwów. Ale to zawsze my będziemy, jakby my tu nie będziemy przegrywać w tym meczu. No i Wiktor Wembanyama będzie faulowany. Ja Morant. I to jest jeszcze 6 faul Jabarego Smitha Juniora. Pierwszy rzut osobisty Moranta celny. No i drugi również celny. 50 punktów na jego koncie. No i wygrywamy 5 punktami. Brawo, Ja Morant. Okej. Wiktor Wembanyama. No i właśnie ten Ware, bo jeszcze Sengun został też wyfaulowany w trakcie mojej zmiany. No i jest zbiórka. Ja Morant. Ja Morant. Faulowany. No ale spaliliśmy dużo czasu dla Houston. No i Ja Morant. 51 punkt. Czy będzie 52? Zobaczmy, będzie 52 punkt. Kapitalnie. Kapitalnie. No i tutaj niedolot nawet. No i chyba nawet nie wiem, czy już powinni oni nie faulować. Tak, już każdy zszedł, to już można. A zobaczmy jeszcze jakąś dwójkę szybko. Może Morant pod kosz, faulowany. No to jeszcze sobie rzuci na 53 punkt. Celnie. No i czy będzie 54? Jest 54 punkt. Wygrywamy z Houston Rockets. Tak jest. 3-2 dla nas. Okej. Okay. Czy już w tym momencie zakończymy, że tak powiem, żywot Houston w playoffach? Oby. Pierwsza kwarta przegrana 2 punktami. Druga wygrana 10. Trzecia na korzyść Houston. No i teraz czwarta kwarta. Czy będziemy mogli celebrować wygranie pierwszej rundy playoffów? Mam wrażenie, że tak. Mam wrażenie, że wygrywamy. No i wygrywamy 124-112. Houston Rockets odpada z playoffów oficjalnie. Już zobaczmy punkty, jakie Morant. Prawie 50 punktów. Jednego punkcika mu zabrakło. 10 asyst, 2 przechwyty, 5 zbiórek. Wiktor Wembanyama kapitalnie. Barnes, Markkanen. Świetnie. Jeszcze chciałem zobaczyć w piątym meczu. O ten mecz. Chciałem zacząć bloki. 5 Wembanyamy, 3 Jarena Jacksona Jr. Tak jak powiedziałem właśnie, że Jaren Jackson Jr. też może mieć 3 bloki. A tutaj będziemy grali z Los Angeles Lakers. W tym pojedynku nie ma. Dobra, w takim razie tak prezentuje się druga runda, czyli Memphis z Los Angeles Lakers, Minnesota z Denver, Boston z Toronto, no i Atlanta z Cleveland. Możemy zacząć skład Lakersów? Możemy. Zobaczmy skład Lakersów. W takim razie D'Angelo, Russell, Max Christie, Rui Hachimura, LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, Jared Vanderbilt, Tillman, Chandler,
No mają całkiem dobrą drużynę, na piątym miejscu skończyli sezon. No i z tą drużyną będziemy grali, więc myślę, że możemy z nimi zagrać z dwa mecze, no i skończymy odcinek. Przegrana pierwsza kwarta niestety. Jak będzie z drugą? Druga również przegrana, trzecia wygrana. No minimalna tam strata. No dawajcie, Memphis, nie możemy przegrać pierwszego spotkania z Los Angeles. No 11 punktów, no. To jest nie do odrobienia. Przegrywamy niestety. Przegrywamy. Ja Morant 48 punktów, 8 zbiórek, 7 asy, 3 przechwyty. Jalen Jackson Jr. 17, Wembanyama ma 15. Z drugiej strony LeBron James, triple-double, Davis kapitalnie. Okej, okay, w takim razie gramy drugie spotkanie. No i będziemy mieli kłopoty chyba. Będą chyba kłopoty z Los Angeles. 10 punktów. W ogóle nic nie rzucaliśmy. 3 minuty tutaj. Dobra. Ja wejdę tutaj, no i na minutę 30 się z wami słyszę. Okej, w takim razie jestem w tym momencie. Minuta 34 do końca. No i mamy 4 punkty, 5 punktów straty do Los Angeles Lakers. Może jakiś przechwyt. Znowu LeBron. Dobrze, dobra zbiórka. No i Morant z Christie. Będzie z faulem, tak jest. Brawo dla Ja Moranta. No i teraz możemy do 2 punktów straty tą przewagę zmniejszyć. No i oby tak było. Tak jest, celnie. No i akcja Lakersów. LeBron James. Mantra, tak jest, choć Wembanyama, ale jup, nie! Nie. Dlaczego nie, 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 nie. Dobrze, że to się nie zakończyło celną trójką. Wiktor Wembanyama, wygoniony przez Davisa. Jeszcze Wiktor. Wembanyama! Niecelnie. I Russell, no puszczony. Jak? Ja chciał. No a dlaczego nie wyszedł ten alley-oop na Wiktora? No wielka szkoda po prostu. Wielka szkoda. No ale co? Trudno. LeBron James. Tutaj zawodnikiem meczu. 33 punkty. No ten zawodnik chyba się nie starzeje po prostu. On zawsze gra na takim samym poziomie. No i faulowany Ja Morant. Pierwszy osobisty celny. 44 punkty, 12 zbiórek, 12 asyst Ja Moranta w tym meczu. No i drugi również celny. No, tylko 2 punkty straty. To są tylko 2 punkty, ale może aż 2 punkty, bo no nie, zobaczmy. Jaren Jackson Jr. Izolację dostał LeBron. LeBron. Tak jest. Tak jest, tak jest. Zobaczmy. Wiktor Wembanyama wygrał z LeBronem. No i czas dla Lakersów. No i Lakers przy piłce. LeBron James jest zimny. On może rzucać. Pozwalam mu. No i właśnie nie ma. Ja Morant. Ja Morant. Niecelnie. Będziemy mieli dogrywkę. Słyszę się z wami na minutę 30. Do końca tej dogrywki. Ok, w takim razie jestem w tym momencie. No i jest remis. Jest remis. Zobaczmy. Morant. Nie. Dlaczego tam był wytrącony z równowagi Ja Morant? No i Hachimura niecelnie, LeBron James faulowany. Minuta do końca. LeBron celnie. 41 punktów LeBrona Jamesa. Nieprawdopodobne. No i 2 razy celnie rzucił rzut osobisty.
Ja Morant. Rozpędza się Morant. Faulowany przez Russella. Russell jest wyfaulowany. Dobrze, że tam był faul, bo tam była przepotężna gleba w wykonaniu LeBrona. No nie! Niecelny ten drugi rzut osobisty. Tak jest. Russell Westbrook na boisku. I Morant! Tak jest! Wygrywamy jednym punktem z Los Angeles Lakers. 39 sekund do końca. No i oby się udało. Hachimura! Faulowany. Rui Hachimura. Pierwszy osobisty celny. Tylko 5 punktów. To może nie jest dzianie Rui'ego Hachimury, jednak trafia. Trafia bardzo ważnego, bardzo ważny rzut osobisty. No i Ja Morant. Wpychamy się Ja Morantem, bo chociaż Victor Wembanyama. Victor Wembanyama walczy z Davisem o Nie, tam były 3 sekundy. Dlaczego? No i teraz będziemy musieli chyba faulować. No i faulujemy LeBrona Jamesa. On na razie nieomylny. LeBron, niecelnie. Tak jest. No i teraz oby po raz kolejny niecelnie, chociaż teraz już dobrze rzucił LeBron. 19 sekund. No nie wiem, jak mam zrobić tę akcję. No chyba piłka pójdzie do Ja Moranta i najpóźniej już dalej się ułoży według mnie. Russell Westbrook, crossover, Westbrook, Morant z punktami, 13 sekund do końca tej dogrywki. No i akcja, ostatnia akcja należy do Los Angeles Lakers. Chyba, że będzie kolejna dogrywka. No to by była akurat fatalna wiadomość. Zobaczmy Jaren Jackson Jr. LeBron James, faulowany. Ale głupi błąd, bardzo głupi błąd, faulowany, rzuca LeBron. No i teraz James celnie, czas. No i co? Chyba będziemy robić to the win, czyli trójeczka. No jak nie, to przegrywamy drugi mecz z tej serii. Niestety. No ale jak przegramy, to trzeba się z tym pogodzić i po prostu wiedzieć, że było warto się starać. Morant niecelnie. Przegrywamy z Los Angeles Lakers drugi mecz. Okej, więc już kończymy ten odcinek. No w kolejnym odcinku będzie nam bardzo trudno wygrać z Lakers, ale się o to postaramy. Możesz zostawić łapkę w górę i subskrypcję. No i co? Siema, miłego dnia życzę.